Cześć, witajcie. Mam taki temacik: fotowoltaika, off-grid. Generalnie głównie off-grid, czyli zrobienie sobie energii na działkach w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do sieci. Nie jestem osobą, która tam namawia do tego, że fotowoltaika jest jakaś świetna, ale generalnie z moich obliczeń wychodzi, że stworzenie sobie fotowoltaiki plus magazynu energii przy aktualnych cenach po prostu paneli słonecznych, ogniw do stworzenia magazynu energii, no to z moich obliczeń wychodzi, że nie jest to wcale taki głupi pomysł, ponieważ praktycznie za lekko ponad 11, 10 tysięcy jesteśmy w stanie sobie stworzyć instalację fotowoltaiczną 5 kW z magazynem energii o pojemności 14 kW, czyli do wykorzystania mamy jakieś 11 kWh. Także na tej działce, na której już publikowałem filmy, że tam sobie działam, postanowiłem, że właśnie stworzę sobie magazyn energii z fotowoltaiką, ponieważ chyba jest to najlepszy pomysł. Najprostszym pomysłem byłby po prostu agregat prądotwórczy, ale ja zdecydowałem się na stworzenie fotowoltaiki. Trochę mnie to zaciekawiło i generalnie mam dla Was taką, jeśli ktoś chce sobie stworzyć magazyn energii, oczywiście musi to sobie zrobić na własną odpowiedzialność, musi w jakimś sensie trzeba troszeczkę o tym poczytać, żeby stworzyć taki magazyn, żeby to po prostu chciało działać. No to mam taki temacik. To jest sprzedawca, to jest nazwa aukcji na Alibabie. Ja już w poprzednich filmach, jak widzieliście, miałem magazyn i właśnie brałem baterie, tylko że innej firmy, bo to są REP 280 Ah. Natomiast w poprzednich filmach to były EIWY, czyli EVE. Jest to no, droższa firma, to jest tańsza firma, natomiast według sprzedawcy również jest po prostu ok. Więc tutaj mamy aukcję, która została stworzona dla mnie, czyli dla osób, które po prostu chcą kupić te same baterie, co ja zamówiłem, ponieważ ja zamówiłem tydzień temu te baterie. One są w trakcie dostawy z Chin. Ma to trwać do 45 dni. Tak więc, jak do mnie zaraz dotrą, no to po prostu będziemy robić sobie wszystkie testy. Zrobię po prostu z tych ogniw. Ja zamówiłem 16 sztuk, czyli robię magazyn energii właśnie o pojemności 14 kW i napięciu 48 V. Także jak tylko do mnie dotrze, stworzę magazyn energii i będziemy sobie testować. Także jeśli macie jakieś pomysły na test ogniw, no to możecie śmiało pisać w tych komentarzach. Będziemy to testować. Jeśli po prostu w testach wyjdzie ok, no to wydaje mi się, że cena, którą tutaj mamy, czyli jeśli chcemy zamówić właśnie 16 sztuk, to wychodzi nam 42 dolary od jednej sztuki. To jest cena samego ogniwa. Do tego dochodzą jeszcze koszty cła, przesyłki i ubezpieczenia, tak? Tu mamy aukcję DDP, czyli według sprzedawcy jest to już taka dostawa, że nie mamy mieć już innych opłat, czyli płacimy to i w tym już mamy cło, VAT, no generalnie wszystkie opłaty, które normalnie mamy, kiedy chcemy zamówić coś bezpośrednio z Chin. Więc jeśli sobie wrzucimy 16 sztuk do koszyka, to nam daje łącznie 672 dolary za same baterie. No i koszt cła i tych przesyłki, tego wszystkiego wynosi 272 dolary. Czyli łącznie daje nam to 944 dolary. Czyli średnio 59 dolarów od sztuki. Powiem Wam, że to jest najniższa cena w ostatnim czasie. To znaczy najniższa cena. Jeszcze była taka aukcja, że tam mogliście kupić po 58 albo 57 dolarów, ale to był inny producent baterii. Również te ogniwa są publikowane na YouTubie, na innym kanale związanym z off-gridem. Natomiast jak jest konkurencja, to jest według mnie lepiej. Po prostu tutaj, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to od tego producenta można sobie też zamówić. No, nie miałem żadnych problemów z tymi pierwszymi ogniwami. Zobaczymy, jak przyjdą do mnie za miesiąc te drugie. No ale cena, wydaje mi się, że już na ten moment, jeśli chodzi o stworzenie magazynu, nie jest, no jest to naprawdę tanio, tak? 940 dolary nam wychodzi za
magazyn o pojemności 14 kW, czyli jak chcemy korzystać, tam powinno się maksymalnie korzystać powiedzmy 75% z pojemności. Generalnie pojemność tych ogniw to ma być 290, czyli to są 280, które wypływają niby 290 amperogodzin. Czyli 290 razy 48 V daje nam właśnie prawie 14 kW. Jeśli chcemy wykorzystać maksymalnie 80%, czyli żeby ta ilość cykli była po prostu taka, jak deklaruje producent, ponieważ jeśli będziemy zużywać 100%, no to na pewno ta ilość cykli nam się zmniejszy, tak? Czyli jednak moja sugestia to jest korzystanie nie z całej pojemności magazynu, czyli w magazynie, który ma 14 kW, no to powiedzmy, że maksymalnie te 80% to jest tam w okolicy, albo 75% to jest, powiedzmy, że mamy do wykorzystania 11 kWh. Także jeśli jesteś zainteresowany off-gridem, to po prostu zachęcam do obserwacji, ponieważ po prostu wszystkie możliwe filmy będę zamieszczać na tym kanale i będę się z Wami z tym dzielić, co mi z tego wyjdzie. Nie namawiam do niczego, po prostu jeśli jesteście zainteresowani, to możecie skorzystać z tej oferty. Nie musicie, możecie kupić u innego sprzedawcy, aczkolwiek myślę, że ta załatwiona cena, wynegocjowana cena przeze mnie dla Was, wydaje mi się, że chyba jest na korzystnym poziomie.